Siema Tebes, witam Was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś test Doom Boom BKF2 Black. Przed nagraniem tego wstępniaka, który właśnie oglądacie, aż sobie sprawdziłem, jaką ocenę dostawiłem petardom Doom Boom BKF2 Silver, czyli w wersji Doom Boom F2, BKF2, podobno Big, tylko na fotobłysku, a nie na czarnym prochu. No i tam była dwójeczka. Tam była dwójeczka, to już się boję, co będzie tutaj. Te petardy kosztują jakieś 10,90, z kodami rabatowymi zejdzie się do 9 zł, więc w sumie są tańsze niż rok temu, jak wychodziły Doom Boom Silvery i były tylko one. Teraz mamy już na rynku te dwie pozycje, cena się trochę zmieniła, jest taniej faktycznie, bo no... W tamtym roku Silverów za 9 zł się nie kupiło. W takim opakowaniu mamy 10 sztuk petardek. Jest to produkt oczywiście klaska. C posiada gramaturanek 10 gramów na całą paczuszkę, czyli po 1 gramie na sztukę. I kod produktu to BPF2D. Doom Boom Big F2 Black. Kategoria F2. Jestem ciekawy, bo no... Wszystko wskazuje na to, że to jest kolejny produkt doom-boomowy, który no nie będzie niczym dobrym. Tak jak mówię, aż przed nagraniem tego wstępniaka sprawdziłem, jaką ocenę dałem doom-boomom, które na papierze powinny być lepsze, czyli tym w wersji silver, bo jednak fotobłysk, czarny proch, dwie różne sprawy. Na samym wstępie, żeby już nie przedłużać później podsumowania, za co są minusy? Będą minusy za to samo, co przy petardach tych Silver. Dlaczego? Dlatego, że te petardy wyglądają w taki oto sposób. Natomiast jest to produkt chiński. One tylko luźno nawiązują do hiszpańskich petardek. Kiedy Silvery wychodziły, miałem taką nadzieję, że może to będzie coś ciekawego, bo jeśli nie oglądacie dłuższy czas, wiecie, że miałam słabość do hiszpańskich produktów tego typu. Między innymi dlatego, że w takich hiszpańskich produktach całość jest wykonana z papieru, więc nie ma nigdzie żadnych odłamków, nie masz plastikowych zatyczek, nie ma gipsu, którym możecie dostać, czy po prostu nie ma tego plastiku, który będzie później na ziemi leżał. No, to tylko luźno nawiązuje do hiszpańskich tradycji tworzenia petard. No i nie jest po prostu zwykłą petardką, tylko zawiniętą dodatkowo w papier. Nawet chyba nie muszę tego odrywać, ale raczej to po prostu widzicie, że to nie ma nic wspólnego z Hiszpanią, że tak ujmę. Zobaczymy, jaka moc tego będzie. Nie chcę już ich tak przekreślać, choć jestem bardzo, bardzo ciekawy. Zapraszam Was tylko jeszcze do konkursu. Zapraszam Was do linku w opisie na mojego Instagrama czy do sklepu odpalaj.pl, gdzie może nie znajdziecie Doom Boomów BKF2 Black ani Silver. Przynajmniej teraz nie wiem, czy dostała odklaska jest planowana, ale za to znajdziecie inne petardki i nie tylko. Także pamiętajcie, kod ABS15, 15% zniżki na wszystkie artykuły nieprzecenione, a my lećmy to nieszczęstwo odpalić. Dobra, jesteśmy na miejscu. Pierwszy Doom Boom leci. Już mordeczki, poczekajcie. To są takie cukierki, nie? Ale no średnio cukierkowe, bo mają i tak zatyczki i gips. Średnio. Ja wyjąłem już z tego. Chcesz mam chyba pięć. Mierzu? No, ale to później najpierw to luźno jedną sztukę rzucę. Pikolak i to. Srogi pikolak. Myślę, że nawet nie dajemy pod decybelom już. To myślę, że... Na uszniku nie musimy mieć. No właśnie, ty masz uszkodzone uszy, ale tutaj... Odpal mi, no. W trawkę nawet, ale w tej trawce nic nie będzie. Szczerze mówiąc, eksplozji w 3? Nie, no lepsze. Eksplozywy, i eksplozywy kosztują tam, wiesz, złote 50 dało się je kupować. No klasek, co ty robisz? Ale ja przed tym testem, aż sprawdziłem, w tamtym roku wyszły te same Doom Boomy, tylko na fotobłysku. Silver chyba się nazywa. Silver. I tamtym dałem 2. To jak tamtym dałem 2, to jest gorsze. To tam, w sensie 2 na 10? No, bo tam było jakieś 0,2 grama. To jeszcze gorsze? Te, nie, tamte to, lepsze. Tamte lepsze, ale no, jak zobaczyłem, że wyjdzie to samo, tylko że na czarnym prochu,
No syf. No nie oszukujmy się, jakość wykonania też i wiele do życzenia i ląd, no... No syf, no. No niestety. Dobra, zrobimy na decybel omierzu. No, tak jak mówiłem, poczekaj, ja mam w kieszeni. Masz? Tak jak mówiłem, no ekskluzywy 3 za powiedzmy 2 zł już. Powiedzmy, że kupiliście ekskluzywy bez żadnego kodu, bez żadnej promki. No to ekskluzywy 3 za 2 zł macie w cenie tego 4-5 paczek po 20 sztuk, a tu macie 10 sztuk. Gotowy ABS? Tak, ale no syf, no co tu? I to na ilu? 3 metry? No, no około 3 metrów byłem. Żeby nie było, 113,5. Nie. Nie daję nawet oceny. No, no. Nie, szkoda. Znaczy, jak ktoś chce do kolekcji, to jak najbardziej tak. Ale no, z drugiej strony, inne zastosowanie. No, chodź pod tą patelnię wrzucę. Chcesz? No dobra. Jak już mamy. Pewnie, że tak. Ja to na shortsa tam sobie potem nagram. O! Podbije ABS, czy nie podbije? No. Powiem tak, eksplozji w trzy by podbił, to może oderwie trochę od ziemi. Podbija, nie mocno, delikatnie. Delikatniuszko. O, tak myślałem. Oderwał od ziemi. No. Ale taki wynik powinien kręcić pikolak, a nie petarda za 11 zł za paczkę. Nie, to jest grubo przesadzone, więc... Klasek, jak to oglądasz, zmień trochę talerze. Ale ogólnie klasek, nie, o patrzcie, mam przykład, patrzcie, szybko wam pokażę. Masz jakieś nowe dumbumiki do porównania? Ale nawet jeśli chcieli, nawet jeśli nie bardzo nie lubicie eksplozywów, tak? Otóż to, no dumbumy F2 są tańsze. I na draskę jeszcze. Na draskę i będą bez porównania. Nawet jeśli bardzo kochacie markę Dumbum i bardzo chcecie kupić Dumbumy w tej cenie. To jest na opakowanie, nie? 4,8 na opakowanie. I na sztukę wychodzi? 20 no, sztuk tak. Tutaj. I to patrzcie jest... to, wezmę się decybelomierz. 0,24. Zobaczcie tego pikoleka. No i to jest właśnie to. Ale tu już mamy fotobłysk, nie? Tak, ale no... Nawet te Dumbum F2 Silver, które były straszne. Mówiłem wam, jakie oceny dostały. Bym wolał wziąć niż to, a to mówi dużo. A jak chcecie... Tak, gotowy. Bez najmniejszego porównania. 117,3. Ale... Wydawało mi się, że one były głośniejsze. Były głośniejsze, na pewno. Albo taka się trafiła sztuka. Ale jeszcze raz myślę. Gdzie je było? Zresztą wystrzeliliśmy pół paczki tego czegoś. Nie, ale one były chyba bez głośniejsze. No są głośniejsze, to bez porównania, to są jeszcze albańskie petardy. Ale nie, one jeszcze były głośniejsze, myślę. A jeszcze kiedyś? Nie wiem, no... Chyba, że jestem taki przygłuchawy, że... Ale nie no. Nie. No patrz, mam jeszcze jedną. O, zrobimy porównanie, dobra. Pierwsza, dwa. No. Nie, no bez porównania. Nie, to dobra. No co, jak tam silvery dostały dwa, no to te dostałem jeden, bo tu nie ma o czym gadać nawet. Jeden z minusem. Tutaj, jak chcecie zakupić to do strzelania, do odpalania, a nie do, nie wiem, leżenia na półce do kolekcji. To lepiej to. To lepiej to, albo po prostu paczkę pikolaków za 3 zł 60 sztuk. I on ma rację, słuchajcie go. I tyle. Tutaj... Słabiutko klasek. Po raz kolejny Dumbum. Taki, jaki widzicie. Trzymajcie się, cześć. No chyba szkoda gadać po prostu następnych rzeczy. Nic nowego, zaskakującego tutaj nie powiem. Jest tak, jak myślałem, że będzie. Trzymajcie się.